Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu, mówi stare przysłowie. Czy można zarabiać na swojej pasji? Czy to, co jest dla nas tylko odpoczynkiem i relaksem, może stać się sposobem na zarabianie pieniędzy? Jak przekuć swoje hobby na biznes? Jest wiele pytań, które zadają sobie osoby zastanawiające się nad zarabianiem na swojej pasji. W dzisiejszym wideo przyjrzymy się temu tematowi i zastanowimy się, czy zarabianie na swojej pasji ma sens i czy jest opłacalne. Na sam koniec wideo mam dla Was również małą niespodziankę. Zapraszam Was więc do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Chyba każdy z nas miał bądź ma marzenia o tym, aby robić w życiu to, co kocha. Ludzie są różni i posiadają różne zainteresowania, ale większość z nas zgodzi się z tym, że kiedy pracujemy przy czymś, co uwielbiamy robić, czas przestaje mieć znaczenie, a sama praca staje się relaksem i odpoczynkiem. Łowienie ryb, gotowanie czy nawet granie w gry komputerowe jest dla wielu osób odskocznią od codzienności i momentem wytchnienia od codziennej tułaczki. Mało jednak osób zdaje sobie sprawę, że znakomita większość naszych zainteresowań może zostać przekuta na pieniądze i to często niemałe. Większość osób po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy lub nie zadała sobie właściwych pytań, czy to, czym zajmuje się w wolnym czasie, może przynieść im pieniądze. Dla przykładu, mój znajomy, nazwijmy go umownie Rafał, również o tym nie wiedział, a uwielbiał on pracować w ogrodzie i każdą wolną chwilę spędzał na przycinaniu drzew w ogrodzie, aranżacji coraz to nowych pomysłów na skalniaki i tym podobne. Rafał wprost uwielbiał pracę w ogrodzie. Pewnego dnia zasugerowałem mu, że może przecież zakładać ogrody u innych ludzi i to za pieniądze. Na początku był wręcz oburzony, że miałby ze swojego hobby zrobić biznes. Za jakiś jednak czas zadzwonił do mnie i powiedział, że jego znajoma poprosiła go o pomoc w założeniu ogrodu, a on się zgodził. Tak zaczęła się jego przygoda, która przekuła jego hobby w biznes. To jednak nie koniec. W sieci znajdziemy tysiące podobnych historii osób, które zauważyły, że ich hobby można przekuć w biznes. I wcale nie musi być to coś wielkiego. Nie musicie tworzyć od razu ogromnej firmy. Możecie zacząć od pierwszego zlecenia dla znajomego i potraktować swoją pasję jako dodatkowe źródło dochodu, które da wam te kilkaset złotych w miesiącu. Grunt, aby w ogóle zacząć. Niestety, dzisiejsze społeczeństwo nie propaguje tego typu rozwoju. Rodzice powtarzają swoim dzieciom, że muszą one skończyć studia i zacząć pracę w dużej firmie, aby móc utrzymać swoje rodziny na wysokim poziomie. Ostatnio jednak zacząłem się zastanawiać, czy pójście tą drogą jest rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem. Czy robienie czegoś, czego nie cierpimy w zamian za pieniądze, jest tym, czego pragnie każdy z nas? Czy zarabianie mniej w zamian za możliwość, czy to robienia tego, co kochamy, czy możliwości spędzenia większej ilości czasu z naszymi dziećmi i bliskimi, nie jest ważniejsze? Wiem, że sytuacja każdego z nas jest inna, ale wiele osób zbyt pochopnie podejmuje decyzję na przykład o samotnym wyjeździe za granicę po to, aby zapewnić jak najwyższy standard swojej rodzinie. Jest to jednak całkiem odmienny temat na inne wideo. Wróćmy jednak do zarabiania na naszej pasji. Jeżeli chcecie dowiedzieć się, czy wasze hobby daje możliwość zarobienia pieniędzy, wystarczy zadać sobie kilka prostych pytań. Po pierwsze, czy to, czym się interesujecie, również interesuje inne osoby i ile takich osób jest? Graczy komputerowych czy osób interesujących się ogrodnictwem będzie znakomicie więcej niż pasjonatów rzeźbiarstwa okresu oświecenia. Warto jednak zastanowić się, ile osób interesuje się tym, co my. I wcale największa ilość osób nie jest czymś dobrym, ponieważ może okazać się, że inne osoby wpadły już na ten pomysł, co my i również zarabiają na swoim hobby. Ogólnie jednak lepiej jest, kiedy nasza grupa jest nieco większa, niż kiedy nasze hobby jest czymś bardzo niszowym. Drugie pytanie, jakie warto sobie zadać, to to, czy moje hobby może stać się produktem lub usługą. Podany powyżej przykład z ogrodami to jedynie wierzchołek góry lodowej. Oto kilka innych przykładów. Jeżeli uwielbiacie majsterkować przy starych motocyklach, możecie naprawiać je innym lub kupować stare, zepsute motory, naprawiać je i odsprzedawać z zyskiem. Jeżeli kochacie sport, możecie zastanowić się nad tworzeniem planów treningowych, diet lub otworzeniem sklepu z akcesoriami dla waszej grupy docelowej.
Jeżeli waszą pasją jest malowanie, to możecie tworzyć portrety innych osób lub sprzedawać swoje dzieła w sieci itd., itd. Pomysłów jest tyle samo, co pasji ludzkich, wystarczy więc tylko chwilkę usiąść i zastanowić się nad tym tematem. Oczywiście w tym miejscu warto zadać sobie kolejne pytanie. Kiedy już wpadniemy na jakiś pomysł, zastanówmy się, czy my sami coś takiego byśmy kupili. Zapytajcie swoich znajomych, rodzinę, zadajcie pytanie na forum tematycznym, zbierzcie potrzebny research. Najgorszym, co można zrobić, to zacząć działać bez żadnego rozeznania i osiągnąć porażkę. To może doprowadzić nawet do sytuacji, w której nasze hobby przestanie nas interesować i zacznie kojarzyć się z czymś złym. Dlatego też lepiej stawiać malutkie kroczki i obserwować, co się dzieje. Co ciekawe, pasja czy też hobby, które nas interesuje, nie musi być samo w sobie pomysłem na biznes. Często, kiedy zagłębimy się w jakąś dziedzinę, po czasie zauważymy pewne okazje, które są niezauważalne dla innych. Mój inny kolega od najmłodszych lat interesował się komputerami. Ponieważ nie miał pieniędzy na nowy sprzęt, często montował go sam. Zauważył, że pewne części do komputera można dorwać taniej i sprzedać drożej na innej stronie internetowej. Zaczął więc flipować części do komputerów i zarabiał na tym całkiem dobre pieniądze. Wam polecam to samo. Zacznijcie zgłębiać wiedzę i uczcie się nowych rzeczy, a może okazać się, że nowo zdobyta wiedza sprawi, że wpadniecie na ciekawy pomysł na zarabianie pieniędzy. Jeżeli jednak nie poszukujecie zarobku, to i tak zachęcam was do rozwijania się i poszukiwania zajęć, które was interesują. Własna pasja niesamowicie rozwija i często jest lepszym lekarstwem niż niejeden antydepresant. Dlatego, jeżeli tylko czymś się interesujecie, nie wahajcie się i rozpocznijcie swoją przygodę z pasją. Kto wie, dokąd ona was zaprowadzi. W dzisiejszym wideo przyjrzeliśmy się tematowi zarabiania na swojej pasji. Odkryliśmy, że pasję można często przekuć w realny biznes i poznaliśmy różne przykłady, jak to zrobić. Jestem ciekaw, jakie są wasze pasje i zainteresowania. Zróbmy teraz mały eksperyment. Wy napiszcie pod tym wideo komentarz z waszym hobby lub pasją, a ja napiszę wam, jak możecie przekuć waszą pasję w biznes. Jeżeli komentarzy będzie dużo, stworzę osobne wideo na ten temat. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten film dał wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam was do lajkowania, komentowania i udostępniania tego wideo w sieci dla większych zasięgów. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.